No już. Powiem, co czujesz. Arek, ja nie mogę tak siedzieć i czekać. Ja nie dam rady, rozumiesz, nie wytrzymam tego. Wytrzymasz, no. Słuchaj, Pawlak już się zajął tą sprawą. Sprawa jest w sądzie, za niedługo wszystko będzie jasne. Niedługo? Ile? Tydzień? Dwa? Miesiąc? Arek, przecież wiesz, jak działają sądy. Ja po jednym dniu nie mogę sobie znaleźć miejsca, a ty każesz mi czekać tygodniami. Arek, proszę cię, zadzwoń tam. Ale gdzie? Do tych wnyków? No tak, no... Proszę cię, no przecież nie musisz mówić, że chodzi o ich synka, tak? Po prostu zadzwoń tam, żebyśmy zdobyli ich adres, rozumiesz? Posłuchaj, ja wiem, że ci obiecałem, że zrobię dla ciebie wszystko. I tak jest. Ale jak ty to sobie wyobrażasz, co? Że zadzwonię do nich i co powiem, żeby mi dali adres? Bo co? Bo jestem z ewidencji ludności? Lucy, no przecież nikt nie daje adresów, o tak. No to proszę cię, zadzwoń i zobaczymy. Dzień dobry, z panią Wnyk? Tak, to ja. Przepraszam, czy ja się dodzwoniłem na Łokietka 112? Nie. Nie? A to gdzie ja się dodzwoniłem? No, z Zamojskiego, 6/2. A zaraz, skąd pan ma ten numer? Skąd pan ma moje nazwisko? Halo? Słyszałaś? Nie, ja nie wierzę w to. Arek, Zamojskiego, 6/2, 6/2. Ale tak szybko? Arek, pojedziesz tam? Nie no, Lucy, nie. Arek, posłuchaj, proszę cię, przecież nie musisz mówić, że chodzi o jej synka, tak? Tylko zobacz, jak ci ludzie mieszkają, jacy są. Otworzę.